jeden drugiego brzemiona noście. I tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Święty brat Albert wypełnił prawo Chrystusowe. Powstaniec styczniowy, utalentowany malarz, człowiek bywały na salonach, nazwiska, wśród których się obracał, to bracia Gierymscy, Helena Modrzejewska, Leon Wyczółkowski, Józef Chełmoński, Stanisław Witkiewicz. I ten człowiek przechodzi głęboką wewnętrzną przemianę. Rzuca karierę, zakłada habit tercjarski i poświęca się najbiedniejszym. Odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najbiedniejszymi, pragnął przywrócić im godność. Adam Chmielowski, malując obraz Ecce Homo, dotknął tajemnicy człowieka i jego godności. Arcybiskup Karol Wojtyła w jednym ze swoich kazań o bracie Albercie powiedział: rzucony na kolana przed majestatem Bożym, upadł na kolana przed majestatem człowieka, i to najbiedniejszego, najbardziej upośledzonego, przed majestatem ostatniego nędzarza. Taki jest nasz patron naszej parafii. I jak widać, lata, które minęły od jego posługi, od jego śmierci, potwierdzają tę prawdę, że w każdym człowieku widzimy ten przeogromny majestat, majestat Boży. Nie dziwi więc, że setna rocznica jego śmierci stała się okazją, by nam przypomnieć tę postać. Centralnym punktem obchodów roku świętego brata Alberta była odprawiona przez Episkopat Polski 10 czerwca msza święta w sanktuarium świętego Jana Pawła II na Białych Morzach. Naszej parafii, centralnym punktem obchodów roku świętego brata Alberta jest dzisiejsza suma odpustowa. Jakże cieszymy się, księże arcybiskupie, że jesteś tutaj dzisiaj, że jesteś z nami, że stałeś się uczestnikiem naszej radości. Bardzo serdecznie dziękuję za tę obecność. I witam Cię bardzo serdecznie. Wielce czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem, proboszczem, gospodarzem tej wspaniałej świątyni pod wezwaniem świętego brata Alberta i księdzem prałatym dziekanem, drodzy siostry i bracia, uczestnicy odpustowej uroczystości ku czci tego wielkiego i wspaniałego świętego patrona waszej parafii. Wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia, czytania dzisiejszej niedzieli mówią o wolności, która jest wielkim Bożym darem dla człowieka. Mówią o wolności w różnych jej wymiarach. Najpierw wymiar polityczno-religijny, związany z tym, że Bóg sprawił, iż lud izraelski mógł opuścić Egipt, ziemię niewoli, ziemię pogańską, i wyjść w stronę ziemi obiecanej. To dlatego słyszeliśmy w dzisiejszym fragmencie z Księgi Wyjścia stwierdzenie Boga przypominające te wielkie dzieła, które sam Bóg dokonał, aby
Izraelici mogli zakosztować daru wolności. Wyście widzieli, mówił Bóg, wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Wyjście z niewoli. Wyjście, które obiecywało zupełnie nową godność, bo, jak mówił Bóg, będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. W jakże jeszcze bardziej głębokim sensie ludzie mogli doświadczyć wolności wtedy, kiedy pojawił się Mesjasz, Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel świata i Odkupiciel człowieka. To właśnie dlatego, że chciał ludzi obdarzyć jeszcze bardziej głęboką wolnością. Wybrał spośród swoich uczniów 12, których nazwał apostołami i którym udzielił szczególnej władzy. Władzy nad duchami nieczystymi po to, aby oni, apostołowie, mogli je wypędzać z ludzi, a ponadto, żeby mogli także leczyć choroby i wszelkie ludzkie słabości. I stąd nakaz, jaki skierował do nich: idźcie i głoście. Bliskie jest już Królestwo Niebieskie. Królestwo Niebieskie, które jest udziałem tych ludzi, którzy mogą cieszyć się wolnością od złego ducha, ale także wolnością od wszystkich możliwych nieszczęść i chorób. Jednakże, i to trzeba z całą mocą podkreślić, to, że Bóg obdarzył człowieka wolnością i był tak bardzo mocno zatroskany, aby wolność zagościła w sercach ludzkich. Za to, mówiąc językiem ludzkim, Bóg musiał zapłacić bardzo wysoką cenę. Bóg płaci cenę życia swego Syna jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, po to, abyśmy my byli wolni. Ogromna cena. I Bóg jest jej świadom. I dlatego Jezus Chrystus podczas nocnej rozmowy z Nikodemem mówi: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, wydał Go za nas, za naszą wolność, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jest to szczególny okup, jaki Bóg składa w imię wolności człowieka. Święty Paweł w liście do Rzymian, jak słyszeliśmy przed chwilą, podkreślał heroiczność tej ceny, jaką Bóg płaci za nas, za nasze wyzwolenie od zła. Bo podkreśla: umrzeć za kogoś to rzecz niebywała. Być może, powiada, jeszcze jest to jakoś do zrozumienia w przypadku osoby sobie bliskiej i kochanej, za którą niektórzy są w stanie oddać własne życie. Ale przecież Bóg wydał swego Syna Jezusa Chrystusa wtedy, kiedy byliśmy jeszcze Jego nieprzyjaciółmi, kiedy żyliśmy jeszcze w grzechu. A jednak Bóg nas tak ukochał, że uważał, trzeba oddać życie swego Syna. Trzeba Go wydać na śmierć na krzyżu, abyśmy mieli życie, abyśmy byli ludźmi prawdziwie wolnymi. I taka jest cena, którą Bóg zapłacił, abyśmy wolnymi byli. Ale jednocześnie Bóg postawił pewne warunki, które trzeba spełnić, aby ta wolność mogła stać się naszym udziałem. W
Księdze Wyjścia, jak słyszeliśmy, Bóg stawia bardzo konkretne wymagania. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Być wolnym zatem, to przyjąć łaskę, jaką daje nam Bóg, abyśmy wolnymi byli, ale tymi ludźmi wolnymi będziemy wtedy, kiedy będziemy żyli zgodnie z Bożymi przykazaniami, wyrażonymi zwłaszcza w dekalogu. Są bardzo określone warunki bycia wolnym. Przyjąć te ramy wolności, które określa nam sam nasz Stwórca i Pan. Bo wolność człowieka nie jest wolnością absolutną, polegającą na tym, że można robić, co się chce. Wolność ma swoje reguły i swoje ramy. A tymi regułami i zasadami naszej wolności to dwa przykazania miłości. Będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą. I będziesz miłował drugiego człowieka jak siebie samego. To dlatego też święty Augustyn mógł po latach napisać: kochaj i rób, co chcesz. Najpierw kochaj Boga i drugiego człowieka. Jeżeli będziesz kochał tak, jak tego oczekuje od ciebie Pan Bóg, to masz przed sobą nieogarnioną przestrzeń do czynienia dobra. I to jest twoja wolność. Wolność, która jest przedmiotem i powinna być przedmiotem naszej dumy i chluby. Zgodnie z tym, co pisał święty Paweł w liście do Rzymian, chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie, czyli przez którego jesteśmy prawdziwie Bożymi dziećmi i możemy cieszyć się wolnością Bożych dzieci. To przesłanie, drodzy siostry i bracia, to przesłanie wynikające z dzisiejszych czytań. Jakże głęboko wpisało się w życie i posługiwanie świętego brata Alberta. Musiał bardzo kochać wolność i być wewnętrznie człowiekiem wolności, skoro jako 18-letni młodzieniec stał się powstańcem. Powstańcem styczniowym w nierównej, dla wielu wydawałoby się wprost straczeńczej walki o niepodległość Polski. I mimo to, że już raz został uwięziony i dostał się do niewoli, uciekł, by po raz kolejny walczyć. Aż doszło do tej nieszczęsnej bitwy, podczas której odniósł tak poważną ranę, iż jedyną szansą przeżycia była amputacja jego lewej nogi. Więc nosił w sobie ten stygmat pragnienia wolności ojczyzny. Ale ta wolność, która była jego pragnieniem, w dalszym jego życiu znajdowała coraz to bardziej głębokie i subtelne wyrazy. Zwłaszcza wtedy, kiedy znalazł się najpierw w Monachium, a potem w Paryżu, wreszcie na salonach Warszawy, gdzie poznawał, co to znaczy być artystą, wybitnej klasy malarzem, a jednocześnie być niekwestionowanym autorytetem dla tych, z którymi związał swoje ówczesne życie i którzy cieszyli się rzeczywiście sławą na wielu salonach. A on cieszył się tą wolnością, która wyraża się w wolności artystycznej, łamiąc
sztywne zasady, którymi zwłaszcza epatowała ówczesna szkoła monachijska. Wyrywał się z tych reguł, szukał nowych, by wyrazić siebie poprzez sztukę. Ale wtedy, kiedy przyszła kolej na to, by malować obraz Ecce Homo, odkrywał za każdym pociągnięciem pędzla, jak wielką cenę zapłacił Bóg za wolność człowieka. Jak heroicznie oddawał się za tych, którzy byli grzesznikami, nieprzyjaciółmi Boga, jak to nazwał ich położenie święty Paweł. Jak wielka jest zatem godność każdego człowieka, skoro została odkupiona i okupiona krwią Zbawiciela. I tu zaczynają się jego wewnętrzne zmagania o najpiękniejszy, najbardziej głęboki, a jednocześnie najbardziej heroiczny kształt jego osobistej wolności. Genialnie to wyraził młody Alun, a potem ksiądz w pierwszych latach swego kapłaństwa, ksiądz Karol Wojtyła, w tym młodzieńczym dramacie Brat naszego Boga. Tam jest jedno zdanie, które pokazuje, na czym polega nędza człowieka, na czym polega jego największe zniewolenie, z którego trzeba go wydobyć. I dlatego pisał to rozmowa brata starszego, brata Alberta, z Hubertem Roztworowskim. Czy pan przynajmniej wie, jaka jest najprawdziwsza nędza człowieka przed Bogiem? Tej nędzy nie wolno szukać na krańcach człowieka, na jego peryferiach. Znajduje się ona u niego, w tym dokładnie miejscu, skąd rozpoczynać się powinno największe jego wyniesienie. Jakie jest zatem to miejsce w nas, gdzie możemy budować naszą największą wielkość, nasze wyniesienie? Tym miejscem jest nasza wiara w Boga, naszego Stwórcę, tego, który nas do końca umiłował. Jeżeli w to wierzymy, to z dnia na dzień możemy stawiać się na Boży obraz i Boże podobieństwo wyrażające się właśnie w miłości. Ale jeżeli brak nam tej wiary, zaczyna się największe nasze upodlenie, najbardziej przerażająca nędza. Jak z niej wyjść? A przede wszystkim, jak pomóc innym z tego stanu zniewolenia i nędzy wyjść i ją przekroczyć? I na tę drogę wskazywał w dramacie naszego Boga Adamowi jego spowiednik. Daj się kształtować miłości. Daj się prowadzić przez Bożą miłość, bo ona zbawiła świat. Jeżeli ją ukażesz, tę miłość, ludziom pogrążonym w nędzy, to ich z tej nędzy wydobędziesz, ich ocalisz, obdarzysz ich prawdziwą wolnością. I tu zaczęło się zmaganie w bracie Albercie między tą wolnością, którą się cieszył i upajał, wolnością artystyczną, a tą wolnością, która go pchała w stronę heroizmu i całkowitego wyrzeczenia się siebie. Włączał się zatem w tę heroiczną cenę, jaką sam Bóg zapłacił za naszą wolność. Włączał się w tę cenę, rezygnując z siebie, by obdarzyć autentyczną i pełną miłością tych biedaków i opuchlaków z krakowskiej ogrzewalni. I dlatego mógł
pod koniec swego życia, jak to czytamy w Bracie naszego Boga, mógł pozwolić sobie najpierw na pewne wyznanie wobec swoich współbraci, dawnych biedaków, znajdujących się na marginesie ówczesnego życia. W każdym spośród was wiedziałem o nędzy i o Bogu. Długo przebywali z dala od siebie, będąc daleko od Boga. Ze wszystkich sił starałem się ich przybliżyć, bo przedtem byłeś ty, nędzarz, a nad twoją nędzą wiało pustką. Odkąd zbliżyłeś się do Boga, upadek twój przemienił się w krzyż, a niewola twoja w wolność. Nie ma bowiem innej drogi do wolności własnej drugiego człowieka, jak wziąć swój krzyż, każdy z nas osobna, i wiernie zdążać za Chrystusem dźwigającym swój krzyż. Nie ma innej drogi. Sztuka, dramat Karola Wojtyły kończy się szczególnym stwierdzeniem. Wiem z całą pewnością, że wybrałem większą wolność, bardziej szlachetną. Nie polegającą na tym, że raz wybieram to, raz wybieram tamto. Wybrałem większą. Tą, którą wyznaczyła miłość Chrystusa. Tę, która domaga się heroizmu. Ale jedynie też tę, która wyzwala. Bo ku wolności wyswobodził nas Chrystus. I ku wolności wyzwalał swoich nędzarzy brat Albert, pokazując im Chrystusowy krzyż. I ku tej wolności, tak wielkiej i wspaniałej, chociaż naznaczonej krzyżem, wzywa nas nieustannie Kościół, abyśmy ciągle mieli przed oczyma najpierw tę cenę, którą sam Pan Bóg zapłacił za naszą wolność, wydając za nas swego Syna. A potem, żebyśmy tę cenę dostrzegli, uznali, byli za nią wdzięczni i mieli odwagę na tę Bożą miłość, cenę, jaką Bóg za nas zapłacił, odpowiedzieć naszym codziennym wysiłkiem, wysiłkiem miłości, wysiłkiem polegającym na tym, że będziemy mieć odwagę każdego dnia wybierać większą wolność. Amen.